Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Jest to pierwszy odcinek naszych podcastów, a w zasadzie jest to takie nasze wewnętrzne radio, w którym będziemy omawiać sobie wszystkie sprawy związane z naszą grupą. W tym pierwszym odcinku chciałbym przede wszystkim poruszyć sprawy naszej strategii First Strike. Jak wiadomo, jest to pierwsza strategia, która od dłuższego czasu, powiedziałbym, wytrzymała ponad 100 transakcji. Jak sobie przypominacie, nasze ostatnie doświadczenia ze strategią bankomat, wyzerowała ona praktycznie rachunek po 50 kilku transakcjach. Później staraliśmy się robić jakieś modyfikacje, próbowaliśmy jakichś dodatkowych innych ustawień oraz różnych wariacji tej strategii, co nam się to nie udało. Natomiast w przypadku strategii First Strike wytrzymała ona bez problemów te 100 transakcji i nawet obsunięcie kapitału nie było zbyt duże. Pewnie niektórzy zastanawiają się, dlaczego akurat 100 transakcji, a nie 50, a nie 60. Otóż część z Was już zapewne wie, natomiast ci, którzy słuchają nas od pewnego czasu, chciałbym tutaj im wyjaśnić, że 100 transakcji jest to takie trochę uproszczenie, jest to taka liczba, która w pewnym sensie jest statystycznie istotna, natomiast bardzo jest ona pomocna w wyliczeniach różnych statystyk. Na przykład, jeżeli mamy 100 transakcji i w tych 100 transakcjach, jeżeli jest na przykład 60% pozycji, które zamknięte zostały na proficie, wówczas możemy w bardzo prosty sposób określić skuteczność takiej strategii i ocenić ją właśnie na poziomie 60%. Jeżeli byłoby to, nie wiem, 55 transakcji, 58 transakcji, wówczas wiadomo, takie obliczenia są bardziej skomplikowane. Natomiast nie tylko o to tutaj chodzi. 100 transakcji to jest taki też przedział, który pozwala nam myśleć w seriach. Już wielokrotnie o tym wspominałem, że pojedyncza transakcja w tradingu nie ma żadnego znaczenia, tak? Musimy myśleć w dłuższej serii transakcji i nie myślimy, podejmując decyzje nasze transakcyjne, nie myślimy w skali czasu, na przykład, że gramy przez miesiąc, gramy przez dwa czy przez trzy miesiące, natomiast podejmujemy te decyzje właśnie w dłuższej skali, w skali 100 transakcji, tak? I wtedy możemy również i na tej podstawie dokonać rozmaitych innych obliczeń. W przypadku właśnie strategii First Strike jest to właśnie taka pierwsza strategia, która wytrzymała właśnie ten okres i dzięki temu właśnie jest ona na tyle obiecująca, że możemy na tej podstawie stworzyć jej charakterystykę, jak również przystąpić do kolejnych testów. Musimy wiedzieć jeszcze, że 100 transakcji to nie tylko są jakieś tam pojedyncze transakcje, tak, czy nawet seria 100 transakcji, ale ma to swój bardzo ścisły związek z geometrią rachunku, a dokładniej chodzi o money management. Przecież to właśnie na tej podstawie, jeżeli mamy kapitał, na przykład depozyt startowy $200, to w tym przypadku nie zaangażujemy na przykład w pojedynczą transakcję 0,5 lota, ponieważ wiadomo, że taka strategia przy pierwszej serii, przy pierwszej małej serii strat nawet nie przetrzyma, nie wiem, 20 tych transakcji, może po trzeciej, po czwartej zbankrutuje. Dlatego też jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie i myślimy w skali 100 transakcji, dostosowujemy taki wolumen, abyśmy mogli właśnie przetrwać ten okres, a przetrwanie tego okresu daje nam później jakąś tam gwarancję na okres następny, tak? I dzięki temu właśnie dysponując na przykład kapitałem $200, zaangażujemy 0,01 lota na pojedynczą transakcję, a zatem nie wstydźmy się tutaj grać mikrolotem, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę z tego faktu, że w strategii First Strike otwieramy aż 10 pozycji, tak, 10 oczekujących transakcji na 10 parach walutowych, a zatem chociaż na pojedynczej parze mamy jeden mikrolot, to jeżeli skumulujemy całe to ryzyko,
to widzimy, że zaangażowaliśmy 0,10 lota, tak? I przy takim zaangażowaniu ryzyka nasza strategia jest dopiero w stanie wytrzymać aż 100 transakcji, tak? Przy obsunięciu kapitału gdzieś na poziomie 20-30%. To oczywiście są dane szacunkowe, bo nie jesteśmy jeszcze w stanie stwierdzić dokładnie, jak to jest. Tak naprawdę to nigdy nie jesteśmy w stanie z tego stwierdzić i jeżeli chcemy zająć się tradingiem, to niestety, ale musimy nauczyć się szacowania. Musimy nauczyć się szacowania naszych wyników, musimy nauczyć się szacowania naszego ryzyka. Zobaczcie, nauka szacowania już jest zabijana w szkole podstawowej, tak? Jeżeli dziecko musi dodać 1 plus 3, to nie może powiedzieć, że to jest około 5 lub 6, tak? Tylko musi powiedzieć dokładnie, że to jest 4. Natomiast no niestety w tradingu tak nie jest, ponieważ mamy do czynienia z przyszłością, która jest w zasadzie niepewna i musimy nauczyć się szacować, czyli musimy nauczyć się określać, że to jest około, tak, około 20%, około 30%, czyli musimy zawsze przyjąć jakiś margines, tak? Dlatego nie powinniśmy zbyt dużo lewarować, zbyt wielkiego lewara stosować, jeżeli chodzi o tą strategię. Przy 200 dolarach najlepszym właśnie wolumenem jest właśnie mikrolot, tak, na pojedynczą transakcję, a i tak daje to w skali 10 pozycji, które zawieramy, około 0,10 lota, a w zasadzie dokładnie 0,10 lota. Jeżeli dysponujemy już takim kapitałem, jak na przykład 1000 euro czy 1000 dolarów, wówczas możemy na pojedynczą transakcję przeznaczyć 0,10 lota, co nam daje zaangażowanie ryzyka na poziomie 1 lota. I w ten sposób właśnie stosujemy geometrię rachunku. W związku z geometrią rachunku wiąże się jeszcze jedna kwestia, mianowicie chodzi mi o tak zwane obsunięcie kapitału, innymi słowy o drawdown. I tutaj sprawa jest bardzo zagmatwana i bardzo trudna, dlatego bardzo proszę Was, abyście się skupili nad tym teraz, co powiem, ponieważ od tego zależy dalsze stosowanie tej strategii. A zatem, jeżeli na podstawie ostatnich 100 transakcji przy kapitale czy depozycie 200 dolarów lub USD okazało się, że obsunięcie kapitału jest na poziomie 20%, to teraz w sytuacji takiej, jeżeli byśmy zwiększyli ten kapitał na przykład o 100%, czyli nie 200 dolarów, ale 400 dolarów, natomiast nie zwiększylibyśmy w żaden sposób zaangażowania ryzyka w pojedynczą transakcję, czyli dalej byśmy pozostawili to na poziomie jednego mikrolota na pojedyncze zagranie, wówczas obsunięcie kapitału by się zmniejszyło z 20% do 10%. A zatem chciałbym tutaj unaocznić taką jedną sprawę. Jeżeli nie zwiększamy, tak, ryzyka, nie zwiększamy zaangażowania wolumenu, natomiast zwiększamy kapitał, wówczas obsunięcie kapitału spada. Jeżeli, może inaczej, jeżeli zostawimy zaangażowanie kapitału na tym samym poziomie, a gdybyśmy obniżyli teraz nasz kapitał, czyli nasze equity o 50%, wówczas drawdown wzrasta. I tutaj mamy taki relatywny porównanie zaangażowania wolumenu transakcji w stosunku do kapitału oraz w stosunku do obsunięcia kapitału. Czyli najprościej to ujmując, jeżeli mamy większy kapitał, natomiast nie zmieniamy lota, w tym momencie proporcjonalnie nasze obsunięcie kapitału spada. Jeżeli obniżamy nasz kapitał i nie zmieniamy zaangażowania lota w transakcję, wówczas nasz drawdown wzrasta. Ja wiem, że to jest trudne, dlatego postaram się to jeszcze raz wyjaśnić na podstawie wyższych kwot. I teraz dla przykładu, jeżeli posiadamy na przykład depozyt startowy na poziomie 2000 dolarów, tak, to geometrycznie do tego podnosimy wolumen transakcji
pojedynczej transakcji do 0,10 lota, co jeżeli skumulujemy to w skali 10 transakcji, daje nam zaangażowanie wolumenu na poziomie 1 lota, tak? Wówczas również mamy obsunięcie kapitału na poziomie około 20%. I teraz, jeżeli pozostawimy to samo zaangażowanie wolumenu, natomiast nasz kapitał zwiększy się z 2000 do 4000, wówczas spadnie nam obsunięcie kapitału również z 20% do 10%, tak? Czyli jeżeli nie podnosimy wolumenu transakcji, tak, na pojedynczą transakcję lub w skali skumulowanej, a rośnie nasz kapitał, wówczas obsunięcie kapitału również spada, tak? Jeżeli ten kapitał byśmy obniżyli na przykład z 2000 dolarów do 1000 dolarów, tak, bo byśmy na przykład wypłacili albo na przykład ktoś by stwierdził, ok, nie mam 2000 dolarów, tak, mam tylko 1000 dolarów, ale chcę grać tak jak inni i również będę stosował wolumen na pojedynczą transakcję 0,10 lota, to w tym przypadku należy zdawać sobie sprawę, że obsunięcie kapitału z 20% wzrośnie do 40%, tak? Dlatego jeżeli na przykład ktoś nie ma 2000 dolarów, a ma tylko 1000 dolarów i chce grać 0,10 lota na pojedyncze zagranie, to musi sobie zdawać z tego sprawę. Ewentualnie geometrycznie należy obniżyć ten wolumen transakcji z 0,10 lota do 5 mikrolotów, tak? I wówczas również pozostawia jakby geometrycznie to obsunięcie kapitału na poziomie 20%. I to jest bardzo ważne. Jeżeli umiemy sobie to wyobrazić, to będziemy w stanie w odpowiednich momentach podnosić nasz wolumen transakcji, tak? Przykładowo, jeżeli obecnie dysponujemy depozytem lub equity 2000 dolarów, tak? I w wersji skumulowanej, tak? Angażujemy na transakcję 1 lot, czyli to jest 0,10 mini lota na pojedynczą transakcję, to wówczas w momencie, kiedy nasz kapitał wzrośnie z 2000 do 3000, w takiej sytuacji możemy podnieść lota z 0,10 na 0,15, tak? I w tym momencie również w sposób geometryczny zachowamy szacunkowe obsunięcie kapitału na poziomie 20%. I to jest właśnie najważniejsza kwestia w tym wszystkim i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Dlatego nie można sobie w dowolny sposób lewarować, tak jak to robi wielu traderów, którzy lewarują swoje transakcje w momencie, kiedy mają na przykład serię trzech zyskownych transakcji, to później 100% podnoszą wolumen danych transakcji, co oczywiście automatycznie zwiększa ryzyko obsunięcia kapitału, nawet przekraczające margin call i później, no wiadomo, prowadzi to do bardzo trudnych i rozpaczliwych bankructw i na to chciałbym wszystkich wyczulić, dlatego geometria jest bardzo ważna, jest bardzo istotna i geometria rachunku musi być stosowana i podnosimy tylko i wyłącznie wolumen wówczas, kiedy podnosimy kiedy nasz kapitał wzrośnie, tak, lub ewentualnie kiedy dopłacimy do naszego depozytu, do naszego equity, bo też są takie sytuacje, tak, że można nasze equity budować i od czasu do czasu można dopłacać, to wówczas relatywnie do tego equity, tak, podnosimy wtedy wolumen, ale pamiętajmy, że zawsze musimy utrzymywać to obsunięcie kapitału na tym poziomie 20%. Jeszcze jedną kwestią, którą chciałbym tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o strategię First Strike, to jest dywersyfikacja. Otóż w przypadku tej strategii my rozbijamy jeden konkretny wolumen transakcji na 10 różnych pozycji, tak? Czyli w przypadku, jeżeli angażujemy wolumen jednego lota, to tak naprawdę my go rozbijamy po rozbiciu na 10 transakcji. Każda transakcja jest o wolumenie 0,10 lota, tak? I teraz, jeżeli myślimy w seriach i mamy te 10 transakcji, to
Trudno powiedzieć, żeby te wszystkie 10 transakcji przegrały, tak? Żeby te wszystkie 10 transakcji nie weszło, tak? W zasadzie to część z nich wejdzie, część z nich nie wejdzie, natomiast suma zysków i strat z tych wszystkich transakcji daje nam zysk lub stratę. Natomiast bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że na nasze zyski lub na nasze straty pracuje tak naprawdę w tym przypadku cały jeden lot. Natomiast wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście na przykład jednego lota przeznaczyli na pojedyncze zagranie, tak? To czyli w tym momencie, jeżeli by taka transakcja okazała się stratna, wówczas od razu tracicie całego lota. Tak naprawdę trudno tutaj powiedzieć, żeby ten jeden lot pracował na wasze zyski lub na wasze, no tym można powiedzieć, że pracował na wasze straty, tak? Ale trudno powiedzieć, żeby on w ogóle pracował, tak? On nie ma tutaj nawet jakby takiej funkcji, która wskazuje na to, że ten kapitał w jakiś sposób pracuje. Inaczej to wygląda właśnie w sytuacji, kiedy my tego jednego lota rozbijamy na 10 różnych zagrań, tak? I dopiero te 10 zagrań, część z nich będzie zyskowna, część z nich będzie stratna i suma zysków i strat z tych zagrań daje nam jakiś współczynnik zysku lub straty. Dopiero w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że ten jeden lot pracuje, tak, że pieniądze pracują, a nie, że te pieniądze są w jakiś tam sposób, nie wiem, wrzucone w pojedynczą transakcję i tak naprawdę wyrzucone w błoto. Czyli jak widzimy, dywersyfikacja w tym momencie stoi, jest po naszej stronie, jest bardzo ważnym elementem strategii Fair Strike. Jest jeszcze jedna przewaga, o której chciałbym Wam powiedzieć. Dokładnie chodzi mi o to, że jak wszyscy wiecie, Fair Strike jest strategią wybiciową i to w obu kierunkach, tak? A zatem przypomina nam to trochę grę typu orzeł i reszka, tak? Kiedy rzucamy monetą i wiadomo, że raz wypadnie reszka albo raz wypadnie orzeł. Tak naprawdę to my tego nie wiemy i to za nas losuje rynek. Natomiast tutaj jest bardzo ważna kwestia, ponieważ jeżeli myślimy właśnie w seriach transakcji, a nie w pojedynczych zagraniach, wówczas zachodzi taka pewna zależność właśnie do związana właśnie z rzutem monetą, tak? I teraz może przyjrzyjmy się trochę temu zagadnieniu. Jeżeli na przykład weźmiemy sobie jakąś tam, nie wiem, liczbę rzutów, zrobimy, to wiadomo, że załóżmy, nie wiem, w 7 razy wypadnie orzeł, a 3 razy reszka. Ewentualnie będzie odwrotnie, 7 razy wypadnie reszka, natomiast 3 razy wypadnie orzeł, tak? Jeżeli ujmiemy to właśnie w skali 10 takich rzutów, to możemy określić, że mamy albo 70% straty, albo 70% zysku. Ale właśnie dlatego my tutaj bierzemy pod uwagę 100 transakcji, dlatego że jeżeli byśmy wzięli na przykład 100 monet, tak, i wszystkie podrzucili do góry, to później to by się okazało, że tych orłów i reszek jest około 50. Nie jest to dokładnie 50. Natomiast czym więcej takich rzutów monetą, tak, czym jest większa seria, tym margines błędu jest mniejszy, tak? Czyli jest to około 50%. Być może to będzie plus minus 50%. Tak samo jest w przypadku strategii Fair Strike, gdzie w przypadku tych 100 transakcji, jeżeli tak jak sprawdzałem statystyki, każda z tych pozycji średnio właśnie wypada około 50%. I około 50% ponosi straty. Natomiast z charakterystyki systemu wynika, że relacja zysku do ryzyka jest około 1,5, dlatego właśnie w tym miejscu przy około 50% skuteczności naprawdę posiadamy przewagę i dzięki dywersyfikacji oraz właśnie tej zależności jesteśmy w stanie osiągać zyski. Natomiast zawsze musimy wiedzieć, że może być coś, czego żeśmy jeszcze nie zbadali, zawsze może być coś, czego żeśmy jeszcze nie dostrzegli i zawsze mogą być jakieś wyjątkowe okoliczności na rynku, przez co zawsze możemy podnieść stratę.
W zasadzie to są już wszystkie informacje, które chciałem Wam przekazać w tym podcaście. Jeżeli Wam się to podobało, zapraszam Was wszystkich do komentarzy. Trzymajcie się, cześć.